My przenosimy się do Polski. Mieszkańcy Ustki wstrzymali oddech, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie. Nie będzie plaży, nie będzie turystów i nie będzie bursztynów. Włodarze tego bałtyckiego kurortu tak bardzo zaniepokoiła awaria pogłębiarki. O dramatycznych wydarzeniach z bałtyckiej plaży Adam Kasprzyk. 3 mile morskie od brzegu. Tu grasuje piracki statek. Jak przystało na piratów, zajął to miejsce. Ale tu powinna pracować ona, ustecka pogłębiarka. Niestety, awaria, a uszkodzenia są poważne. Wygięty ster, uszkodzona pompa, turbosprężarka. Teraz wiele zależy od stoczniowców, siła ich na statku. Robimy wszystko i firmy robią wszystko, żebyśmy lada dzień ruszyli z powrotem do Ustki. Pogłębiarka wydobywa z dna piach. Rurami pompowany jest na brzeg, razem z nim bursztyn. Gdy była tutaj pogłębiarka, można było znaleźć bursztyn wielkości pięści. A teraz takim patyczkiem, jak się pogrzebie, to można znaleźć ziarenko i nawet nie wiadomo, czy to jest bursztyn. Narcyz Kalski też czeka na bursztyn. Małe bryłki, małe figurki, by poprawić nastrój rzeźbi słonika. Bez bursztynu pracowni grozi kryzys, ale nie tylko firmie, bo i tym, którzy chcą mieć powodzenie. To zapewnienie płodności, to zapewnienie wygranej bitwy, zapewnienie, to jest sukces w połowach, w łowach. Nie ma pogłębiarki, brakuje piasku na plażach. Patrząc na moją głowę, to nie bardzo jest co rwać, ale... Urzędnicy już zachodzą w głowę, co będzie z sezonem. Wąska i nieposzerzona plaża to tak naprawdę klęska, zarówno dla miasta, dla przedsiębiorców, jak i dla przyjeżdżających do nas turystów. Pierwsze jaskółki wiosny nie czynią, ale ich opinia może budzić niepokój. Troszeczkę tutaj brakuje piasku, no. Tam jeszcze dalej się idzie, to dużo kamienia jest i tak dalej, nie? Stoczniowcy obiecują, że zrobią wszystko. Oby. Panowie stoczniowcy, od was zależą udane wakacje w Ustce. Adam Kasprzyk, Puls Raport. No to do dzieła, panowie stoczniowcy, no ale jak widzieliśmy, opalanie już dziś było możliwe. Było możliwe, nawet jeśli byłby deszcz, to ja i tak dalej lubiłabym polskie morze. I Polacy masowo ruszą nad polskie morze w długi weekend, ruszą na północ Polski. Mimo wysokich cen. Dokładnie.